Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym filmie omówimy sobie bardzo ciekawą konstrukcję, o którą wielu z Was prosiło w komentarzach. Co najważniejsze, jest to polska konstrukcja, która zdobyła niemały sukces, którego tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Mowa oczywiście o Osinobusie. W dzisiejszym filmie postaram się Wam przedstawić tę konstrukcję, najlepiej jak tylko potrafię, oraz odpowiemy sobie na kilka kluczowych pytań. Skąd nazwa Osinobus oraz jakie było jego zastosowanie? W jaki sposób powstała konstrukcja i czy zachował się jakiś egzemplarz? Jesteście ciekawi? To zapraszam do obejrzenia tego filmu do końca. Jeśli interesujesz się motoryzacją oraz jej historią, to zapraszam Ciebie na mój drugi kanał Interesujące Pojazdy, gdzie poruszam taką właśnie tematykę. Gwarantuję, że nie pożałujesz zajrzenia na ten kanał. Link znajdziesz w opisie. W dzisiejszym filmie nie będę Was zachęcał do subskrypcji ani do zostawienia łapki w górę, ale chciałbym Ci tylko podziękować, że oglądasz moje filmy i że dzięki Tobie ten kanał się rozwija. Bardzo liczę się z Waszym zdaniem, tak więc jeśli interesuje Ciebie konkretny temat, który chciałbyś, abym poruszył, napisz go proszę w komentarzu poniżej. Oraz chciałbym podziękować patronom kanału Autobusy, a dzisiejszy film dedykuję patronowi Krzysztofowi Adamowi. Zacznijmy może od podstawy, czyli od nazwy. Co oznacza nazwa Osinobus i skąd się ona wzięła? Na logikę patrząc, ciężko tę nazwę skojarzyć, gdyż nie kojarzy się ona z żadną większą firmą, która w tych czasach produkowała autobusy, czyli na przykład z Jelczem lub też Autosanem. Jednakże faktycznie taka firma istniała. Nazwa Osinobus pochodzi od miejscowości Osiny i firma, która stworzyła tę konstrukcję, również nazywała się Osiny. W samej Polsce znajdziemy kilka wsi o nazwie Osiny, ale będąc precyzyjnym, chodzi o miejscowość koło Częstochowy. Firma ta właśnie specjalizowała się w budowie zawodów, które przeznaczone były na ówczesne nadwozia samochodów ciężarowych, takich jak np. Star 28 lub Star 29. Lata, w których były produkowane osinobusy, to lata 70, ale nie były one pierwsze tego typu konstrukcją. Pierwowzorem tego modelu był autobus Tonka, który był produkowany w latach od 1954 roku do roku 1959. Stonki były wypuszczane na bazie Stara 20 i Stara 21. To właśnie one zapoczątkowały modę na produkcję zabudowy na gotowe ciężarowe konstrukcje. Pewnie interesuje Was fakt, dlaczego tworzono takie zabudowy, zamiast na przykład stworzyć cały autobus od zera, który przypominałby bardziej autobus, a nie ciężarówkę z zabudową autobusu. Otóż trzeba pamiętać, że konstrukcje te powstawały w ubiegłym wieku, w latach 50., 60. i 70. Wtedy stawiano na prostotę oraz starano się nie generować zbędnych kosztów. O wiele łatwiej było skonstruować zabudowę do auta ciężarowego i ją zamontować na gotową konstrukcję, niż od zera projektować i produkować cały autobus. Zapotrzebowanie w tych czasach również na autobusy były znacznie mniejsze, co przekładało się na to, że tego typu konstrukcja miała też możliwość zmiany na np. auto dostawcze i gdy taki pojazd nie woził ludzi, mógł przykładowo pracować jako dostawczak, co maksymalizowało jego użyteczność. Jeśli już wiemy, co było pierwowzorem Osinobusa, to teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka była geneza powstania Osinobusa. Otóż, jak to zazwyczaj bywa, potrzeba jest matką wynalazku i nie inaczej było również w tym przypadku. Pierwszy prototyp został zmontowany w jednym z wydziałów kopalni rud żelaza w miejscowości Osiny na własne potrzeby transportowe. W tamtym okresie brakowało na rynku tego typu pojazdów, co przełożyło się na to, że ta konstrukcja bardzo zainteresowała wszystkich. Zadanie Osinobusu było proste, miały one po prostu przewozić większe grupy osób na mniejsze odległości. Sukces tej konstrukcji przekuł się w główny produkt właśnie zakładu budowy maszyn Osiny i z konstrukcji, która powstała na własny użytek, powstał pełnoprawny produkt, na którego chętnych nie brakowało. Częstymi odbiorcami były przykładowo przedsiębiorstwa przemysłowe i państwowe gospodarstwa rolne, czyli PGR-y. Kupowany był on również przez koła łowieckie ze względu na to, iż będąc autem poniekąd terenowym, super sobie radził w miejscach, gdzie zwykły autobus by po prostu nie wjechał. Przewoził on również bojówki milicyjne.
Udało mi się dotrzeć do filmu, który pokazuje montaż zabudowy firmy Ossiny i montaż tej zabudowy był naprawdę szybki, gdyż tak naprawdę w kilka minut można było go zdjąć lub założyć i ruszać w drogę. Szybkie zdobycie popularności oraz łatwość montażu i niska cena przełożyło się na to, że konstrukcje te były wykorzystywane do przewozu pracowników czy chociażby do dowożenia dzieci do szkół. Przejdźmy do danych technicznych tego pojazdu. Zacznijmy od wymiarów, a będę się tutaj posiłkował kartą katalogową Ossinobusa, do której udało mi się dotrzeć. Długość Ossinobusa wynosiła około 6,5 metra, szerokość natomiast 2,4 metra, a długość samej zabudowy to 4,7 metra. Szerokość wejścia wynosiła niespełna metr. Co do miejsca w środku, to pismo z lat, kiedy ten autobus był produkowany, dowiedzieć się można, że posiadał 29 miejsc siedzących. Chociaż na rysunkach technicznych widać 8 rzędów siedzeń, jest mi trudno sobie zobrazować tyle osób na miejscach siedzących. Dodatkowo dwa miejsca były w kabinie kierowcy. Niemniej jednak myślę, że taki autobus spokojnie mógł pomieścić te 30 osób. Kabina kierowcy była opracowana przez specjalistów z francuskiej firmy Chausson. Co napędzało Ossinobusa? Otóż Ossinobusy posiadały dwa silniki, to znaczy każdy silnik dla poszczególnego modelu. Pierwszym z nich był silnik diesla o oznaczeniu S530 i pojemności 6,2 litra, który generował moc 100 koni mechanicznych. Natomiast drugim silnikiem, którego znaleźć można było już w Starze 29, była benzynowa jednostka o oznaczeniu S47 i mocy 105 koni mechanicznych. Sam Star 28 oraz Star 29 posiadał nową ramę nośną, nowe osie i zmieniony układ zawieszenia oraz skrzynię ładunkową o ładowności powiększonej do 5 ton. Zużycie paliwa, jakie deklarował producent, wynosiło 37 litrów na 100 km, a prędkość maksymalna wynosi 80 km na godzinę. Zbiornik paliwa był natomiast w stanie pomieścić 150 litrów paliwa. Ciekawą sprawą jest to, że na początku drzwi w Ossinobusach umiejscowiane były w tylnej ścianie, natomiast dopiero później zostały one przełożone na tył bocznej ściany. Uchodził on raczej za bezproblemową konstrukcję, która nie psuła się za bardzo, ale niestety niektóre jego plusy były również minusami. Dzięki swojej konstrukcji z pewnością super radził sobie na drogach pozamiejskich, czyli tak jak wcześniej napisałem, podczas transportu między wsiami dzieci do szkoły, ale z drugiej strony był on jeszcze bardziej problematyczny dla osób starszych, jeśli mówimy o wsiadaniu czy też wysiadaniu, z tego powodu, iż po prostu był on wysoki. Oczywiście nie był on wyznacznikiem luksusu, ponieważ ścianki były spawane z cienkiej blachy, a twarde ławki były pokryte zaledwie tapicerką. No i rzecz jasna, w tych pojazdach próżno było szukać ogrzewania lub klimatyzacji. Jednakże w ciepłe dni można było uchylić klapy, które umiejscowione były na dachu. Okna natomiast pochodziły z autobusów, które produkowane były w Sanoku. Sam autobus raczej nie stanowił bezpośredniej konkurencji dla Berlietów czy Autosanów, aczkolwiek bardzo dobrze spełniał swoje role tam, gdzie zwykłe autobusy nie miały większego sensu praktycznego. Niemniej jednak autobus ten okazał się być na tyle hitem, iż w najlepszym momencie w zakładach, które produkowały Ossinobusy, pracowało około 500 osób, a przekładało się na to, iż rocznie produkowano podobno nawet kilka tysięcy tych pojazdów. Ciekawostką jest to, że te autobusy również często można było spotkać w wojsku, które, jak wiadomo, musi docierać do ciężko dostępnych miejsc, a prowadzić taki sprzęt można było z prawo jazdy kategorią C i drukiem pozwolenia wojskowego. Jeśli jesteśmy już przy wojsku, to powstała również wersja do przewozu rannych osób, którą możecie teraz zobaczyć na ekranie. Powstała również wersja, która była wozem technicznym w NZK służącym do napraw sieci tramwajowej z uwagi na dużą wysokość tego pojazdu. Pewnie interesuje Was, czy zachował się jakiś model. Czasami na portalach aukcyjnych możemy zobaczyć zazwyczaj w słabym stanie modele, które przeżyły. Ciekawym egzemplarzem jest ten, który trafił do muzeum w Starachowicach w ubiegłym roku w październiku. Autobus ten stał 30 lat nieużywany, przez co nie ma zbyt dużego przebiegu oraz jego stan niestety jest opłakany, ale udało się go zakupić tak naprawdę za cenę złomu, czyli w kwotę 3,5 tysiąca złotych.
Jednakże remont pochłonie z pewnością o wiele większe środki niż zakup pojazdu, ale pozytywną wiadomością jest to, że autobus sam wjechał na lawetę. Remont może potrwać około roku i jestem bardzo ciekaw efektu końcowego. I fajnie byłoby zobaczyć ten autobus na jakiejś linii muzealnej w Starachowicach. Mocno trzymam kciuki za ten projekt. Duża część Ossinobusów przyjęła misję pełnienia przykładowo altanek ogrodowych z uwagi na to, iż była to tania opcja zagospodarowania terenu działki z zadaszeniem. Podsumowując, Ossinobus to była dość udana konstrukcja, która idealnie wpisała się w potrzeby Polaków w tamtych latach. Dzięki nim wiele osób mogło dojeżdżać do pracy czy do szkoły z miejscowości, do których dojazd był utrudniony. Konstrukcja ta pokazuje, że Polacy potrafili stworzyć coś prostego, ale skutecznego. I bardzo bym się ucieszył, jeśli taki model w nienaruszonym stanie przetrwa do dzisiaj, gdyż ma on ogromną wartość historyczną. A jakie są Wasze wspomnienia z Ossinobusami lub co o nich sądzicie oglądając ten materiał? Napiszcie koniecznie w komentarzu, a ja dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!